jest kierowany na patrol, bo mamy 2-3 czasami oddanie patrolu drogowego. Teraz już się robicie pomiędzy na motorach, się Państwo mogą się spodziewać, że gdzieś się pojawi patrol ruchu drogowego. Mamy całkiem niezły sprzęt. I dlatego będziemy. Oczywiście jesteśmy otwarci na godziny, na spostrzeżenia, bo niestety nie wszędzie jesteśmy w stanie być i bez informacji od Państwa, bez sugestii, gdzie chcielibyście, żeby się pojawił patrol, czy to z radarem, taki radar jest w dyspozycji również tutaj w posterunku, tylko od razu uprzedzam, bo już miałem kilka takich sytuacji, że paru sołtysów umie, bo tam jeżdżą, potem się okazało, że no, czasami pan sołtys był pierwszym, który trafił na radar, ale to było wypadku podobno ludzie. Natomiast niestety przypominam, że urządzenia pomiarowe nie mają zapisane, nie dotyczy mieszkańców. Także tak, żebyście Państwo też o tym pamiętali przy tego typu działaniach. Kilka takich sytuacji, może anegdotycznych, mniej może dla ofiar, które akurat tam w tym czasie i miejscu się znalazły, ale też się zdarzało kilka. To znaczy ja proszę Państwa w imieniu Pana Wójta bardzo serdecznie dziękuję za naprawdę dobrą współpracę i zrozumienie, że ta współpraca na bieżąco odbywa się najczęściej, tak jak tutaj zresztą Pan Kierownik podkreślił, na linii Komendant Gminy Straży i Pani Kierownik OPS, ponieważ no, z ich charakteru pracy wynika, że tu jest to współdziałanie naprawdę potrzebne i uważamy, że ono jest bardzo dobre. Pan Komendant dzisiaj przywiózł właśnie świeży, gorący na temat porozumienia dotyczącego przekazania środków, które Państwo uchwałą Rady zatwierdziliście w granicach 30 tysięcy złotych. Ono będzie w miarę szybko podpisane, abyście mogli to zadanie sobie realizować. Liczymy, że zrealizowane zostanie siłami miejscowej firmy, także też chcemy, żeby te pieniądze zostały po prostu w gminie. I Panie Komendancie, naprawdę dziękuję bardzo, że Pan znalazł czas, ponieważ wystarczył jeden telefon i Pan Komendant powiedział, nie ma sprawy przyjeżdżać. No, naprawdę dobrze. Dziękujemy bardzo. Również dziękujemy w imieniu Rady, dziękujemy za przybycie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwał w sprawie. Punkt pierwszy. Zgłoszenie kandydata na trzeciego członka Kolegium Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Projekt uchwał był omawiany szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji. Są pytania do uchwały. Jeśli nie ma uwag, to proszę stanowisko komisji do spraw budżetu. Dziękuję. Kto z Pan i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na takowego członka Izby Obrachunkowej w Szczecinie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Po punkcie drugim uchwała w sprawie innego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały był również omawiany na wczorajszej komisji. Czy są pytania, uwagi do uchwały? Jeśli nie, poproszę o stanowisko Komisji Społecznej Gospodarki Wyboru. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Teraz Pan i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciw? Po punkcie trzecim uchwała w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej utylizowanej przez Urząd Gminy Stępnice. Tutaj uchwała była również omawiana na wczorajszej komisji. Czy są pytania, uwagi do uchwały? Nie widzę. Poproszę o stanowisko Komisji Społecznej. Dziękuję. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzonych do kanalizacji zbiorczych obsługiwanych przez Urząd Gminy Stępnica? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś się sprzeciwił? Po punkt czwarty. Zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Projekt uchwały również omawiany na
wczorajszej komisji. Czy są pytania, uwagi do uchwały? Nie widzę. Poproszę o stanowisko Komisji do Spraw Gospodarki Przestrzennej. Stanowisko Komisji Społecznej. Dziękuję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Dziękuję. Podpunkt 5. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stepnica na lata 2012-2015. Projekt uchwały był również omawiany na komisji. Czy są pytania, uwagi do uchwały? Nie widzę. Poproszę o stanowisko Komisji do Spraw Społecznych. Komisji Gospodarki i Budżetu. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stepnica na lata 2012-2015? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Dziękuję. Uchwałę mamy poza sobą. Punkt 4. Informacja ministra jest na wójta gminy. Nie ma pana wójta. Że jeśli są jakieś pytania, to rozumiem do pani burmistrza. Proszę bardzo. Ja może mam pytanie do odnośnie z tej karty. Ta inwestycja jest dosyć droga. Ja mam tutaj projekt tego. Projekt jest, trzeba przyznać, imponujący. I wiem, że zgłosiła się tylko jedna osoba. Jedna firma. Tak. Czy nie można do tego przetargu jeszcze raz rozpisać? To znaczy odpowiedź w ten sposób. My nie mamy podstaw w tej chwili, aby unieważnić ten przetarg. Bo nie może firma zaoferowała cenę wyższą niż oferowała gmina, prawda? Też tak, ale środki zostały w tej chwili zapewnione, bo tak można rzeczywiście, bo no, był jeden oferent, który spełnił wszelkie wymagania i nie było, tak jak powtarzam, nie było podstaw do odrzucenia tej oferty. Natomiast można byłoby przeprowadzić jeszcze raz, gdyby nawet, no nie wiem, była podstawa do odrzucenia. W czasie to się przedłuża, nie wiem, czy by przy drugim przetargu, no były też inne oferty, bo skoro przetarg był ogłoszony w stronie internetowej, firmy, które realizują inwestycje w różnym zakresie, również w tym zakresie, interesują się stronami gmin, a szczególnie tam, gdzie wiedzą, tych inwestycji jest sporo. I nie ukrywali, że naszą stronę czytali intensywnie. Więc nie wiem, dlaczego tylko jedna firma startowała w tym przetargu, ale na dzień dzisiejszy nie ma podstaw, bo nie da się. Zapytam, czy ta firma jest sprawdzona, czy ona już realizowała podobne inwestycje? Tak, oczywiście inaczej nie można to w ogóle wyjść. Dziękuję. Proszę, czy są inne pytania? Nie widzę. Jeszcze informacja z ceny, bo początkowo była informacja, że 2 kwietnia zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę hali, a w GIB-ie jest data 10 kwietnia, jest ta przeniesiona? Tak, proszę państwa, ponieważ było bardzo dużo zapytań w zakresie specyfikacji warunków zamówienia publicznego, jest bardzo duże zainteresowanie w związku z tym, samo przygotowywanie odpowiedzi i tak dalej po prostu było nierealne w takim układzie ten termin, żeby żadna firma, która startuje w tym przetargu, nie miała pretensji, żeby po prostu nie było podstaw, że potem będzie sprzeciw wniesiony i musimy przestrzegać dokładnie wszystkiego. I tu nie było. Było możliwe, żeby na dzień drugiego tak jak planowano, właśnie z tego powodu. Bardzo dużo zapytań. Jest to inwestycja, no nie wiem, czy na tyle skomplikowana, czy na tyle ważna, dlatego że to jest i dla dzieci i młodzieży i taka wypada. Nie mam pojęcia, ale jest bardzo dużo pytań z tego właśnie względu. Przede wszystkim to zostało właśnie w tym terminie przesunięte. Dziękuję. Proszę. Proszę, ja bym chciała się zapytać, bo tutaj myślę, że przygotowano niezbędne dokumenty i podpisano umowę z PGE SA Rzeszów Oddział
Starzystowska Gmina na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby gminy Stepnica. To jest tam ulicy, rozumiem, czy w ogóle dla całej gminy? To jest mówię, na mojej jak gdyby czwartej. Punkcie czwartym. Dobrze, dobrze, już wiem, czym przed. Proszę Państwa, to znaczy tak, dotyczy to nie całej gminy, w sensie całej gminy, ale to, co gmina płaci za ten prąd, za który gmina płaci. Czyli wszystkie jednostki organizacyjne, urząd gminy, oświetlenie uliczne, czyli tak jak wszędzie tam dokładnie. Może ja tam coś pomijam, ale tak jak mówię, żebyście Państwo mieli informację, to właśnie wszystkie jednostki i wszystkie zakłady, wszędzie tam, gdzie gmina płaci za prąd. A jaka jest różnica między Enea, załóżmy, a... Chodzi mi o to po prostu, czy nie warto się zastanowić w ogóle dla potrzeb mieszkańców pod tym kątem, ja myślę. Ale potrzeby mieszkańców to jest prywatna sprawa każdego, bo każdy ma oddzielną umowę z dostarczycielem. Ja rozumiem, ale... Natomiast to, co tutaj jest, proszę Pani Przewodnicząca, to jest wykonanie naszej uchwały. Myśmy podjęli uchwałę, Państwa pewnie czytała tę uchwałę i powinna wiedzieć, że myśmy podjęli taką uchwałę, że na potrzeby dla jednostek gminy mamy szukać tańszego dostawcy prądu. Ale ja odpowiem, że... A prywatnie to każdy może sobie zmienić. No ale zaraz chwileczkę, panie radny. Jeżeli byłaby konieczność taka, że jest tańsza, to dlaczego społeczeństwo nie może z tego skorzystać? Ale może. Tadeusz, przecież ty możesz zmienić sobie prywatnie. Ale słuchaj, ja wiem, że mogę, ale mnie to potem mogą, wiesz, utrudniać inny. A gdyby nie mamy całość... takiej możliwości indywidualnej. Jeden nic nie zrobi. Nie całość... możliwości dotarcia do tak. Jeden nic nie zrobi. No. Proszę bardzo, panie wójcie. Znaczy, ja wyjaśnię Państwu. Ja powiem to, co mówi mi ten, który jest tym konsultantem z Open Energy w taki sposób. Również można było, taką propozycję na przykład dostał pan Daszkiewicz. Rzeczywiście tutaj jest kłopot indywidualnie. O. Oni nie to, że nie rozmawiają, może tak, nie widzą w tym interesu. Dokładnie. Rozmawiają z przedsiębiorcami, którzy zużywają sporą ilość energii. Tak. I nawet namawiają. Tworząc grupę zakupową, wtedy chodzi o ilość zakupowanej od nich energii, prawda? A nie, że ile osób. Indywidualnie, każdy z nas, no każdy wie, ile płaci za prąd, ile zużywa. Zupełnie inaczej to się przedstawia wtedy, kiedy jest potężny zakład, gdzie tej energii dużo zużywa. A już w ogóle inaczej, kiedy jest gmina, która ma no i oświetlenie uliczne i tak dalej, dużo więcej. Nie, to jest zrozumiałe dla mnie. Na pewno wpływu, no przy tym nie mamy. No, jakby poszerzyć ofertę o nich poprzez to, że gmina przystąpiła już w takim dużym wydaniu, to nie chcą poszerzyć, bo można by zapytać ich, czy oni nie chcieli poszerzyć oferty do indywidualnych odbiorców. Wcale mało nie płacimy za energię. Ja będąc już jeszcze rolnikiem, albo jak niektórzy twierdzą, że dorabiam się, płacę za energię 400 zł do 500. Więc ja nie wiem, czy to jest mało, czy dużo, ale jest to dla mnie naprawdę spory wydatek. Więc pod tym kątem myślę, rolnicy, mimo że nas została garstka, ale tak mniej więcej wydajemy. Ale by było no, tanie, to może, jeśli faktycznie jest to firma konkurencyjna, można przecież wykonać... Dla całych mieszkańców. To znaczy ja telefon, bardzo odpowiedzieć. Proszę, w każdej chwili udostępnię do osoby, która może szczegółowe informacje na ten temat udzielić. Muszą się tworzyć grupy tak zwane zakupowe, to jest indywidualne. Oni nie mają oferty dla indywidualnych odbiorców, tylko dla dużych grup. Im większa grupa, tym większe stawki negocjacyjne po prostu. To jest około 20-30% może. To my jako indywidualni grupy nie tworzymy. Ale mnie się wydaje, że nie wiem, może nie wszyscy wam jak dają, ale pan mówi, że naświetla tą sprawę mniej więcej, bo już była o tym mowa. I tam jest właśnie szkopuł w tym taki, że prawdopodobnie gmina będzie mogła zyskać około 15 tysięcy złotych na tej zmianie właśnie tych cen. Natomiast procedur jest cała masa,
przy tej zmianie właśnie tego, na przykład operatora. Tego. Natomiast a umowa jest tylko na rok. Więc znowu będzie następny problem, bo w przyszłym roku opiać będzie. I także gdybyśmy policzyli koszta tych procedur i w ogóle zysk tych 15 tysięcy, to nawet nie wiem, czy te 15 nam wtedy zostanie. Tego zysku. Dla gminy oczywiście. Bo to na rok tylko oni wyrażają zgodę na tą. A procedury są dość takie dość kosztowne i dość długie. Także nie ma się co obijać o to, że może mieszkańcy również. Raczej nie, to chodzi tylko o to, żeby właśnie gmina, jeśli chodzi o te i lokale, czy świetlice, czy tego ulice i tak dalej, oświetlenie te właśnie publiczne, żeby w tym sensie była jakaś ulga dla gminy. O mieszkańcach nie ma mowy, dlatego jak pan radny mówi, każdy z nas ma prywatną umowę, czysto z Eneą, możemy normalnie powiedzieć, no i dzisiaj dziękujemy, przechodzimy do innej grupy. Czy nam się to opłaci, to jest druga sprawa. I raczej musimy się nie opłacić, bo to będą groszowe sprawy, może 5 zł, bo gdzieś na tym zyskamy. Więc gdyby to było takie, oczywiście to prawdopodobnie dawno już by ludzie się przepisali. Jak nie zeneju, to nie idzie tego, a jakoś tego nie robią. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że rozmawiałam właśnie z przedstawicielem tej firmy, rozmawiałam właśnie o prywatnych gospodarstwach. To on mi wprost powiedział, że się w tej chwili ani nam, ani im nie opłaca, może za 2, ewentualnie 3 lata. I to jest koszt ewentualnie naszego będzie, znaczy się mniej, że niby będziemy, zyskujemy gdzieś około 30%. A to by było bardzo dużo, ale właśnie nie. Ale to mówię, żeby wejść na firmę, na indywidualne gospodarstwo, to jest to jak mówię, że to jest przynajmniej 3 lata. Proszę. Nie ma już innych pytań, tak? Do informacji międzysesyjnej, wobec tego dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 5. Wnioski, zapytania radnych. Od razu odpowiedzi na wnioski, zapytania radnych. Proszę bardzo. Na razie nie widzę, więc ja może zacznę. Do Rady zwróciła się pani Iwona Krępic z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Punkt pierwszy, w jaki sposób Rada Gminy zamierza uchylić wadliwość uchwały z dnia 29 lipca 2015 dotyczącą wzoru kart konsultacyjnych w związku z jej niekonstytucyjnością. Punkt drugi, czy mieszkańcy mogą liczyć na to, że wodociągi na terenie gminy zostaną wreszcie zainwestowane, że wodociągi zostaną zainwestowane pieniądze takiej wielkości jak kanał Miński, Podsiedlice, GOK albo w drogę do wiatraka Wiarszewka. Państwo radni, przynoście to pismo. Czy chcecie się wypowiedzieć na ten temat? Proszę bardzo. Nie widzę. Może poproszę panią wójt. To znaczy, jeśli można prosić, to może nie jestem w posiadaniu. To znaczy, ja państwu powiem z pozycji pana wójta w sensie tu organu wykonawczego uchwały Rady Gminy. Jak państwo przypominacie sobie, na początku listopada, już to znaczy na dzień 31 października, uchwała, o której tutaj jest mowa, Rady Gminy została wykonana, zrealizowana, czyli konsultacje zostały przeprowadzone. Ponieważ potem była był wniosek w sprawie referendum, Rada odrzuciła, potem była sprawa w sądzie, następnie jest złożona kasacja przez tych, którzy właśnie domagali się referendum. Nie wiem, jak to się zakończy. To jest jedna sprawa, natomiast tutaj realizacja tej uchwały została zakończona, ale jednak mimo wszystko w trakcie, kiedy były prowadzone konsultacje, jedna z mieszkanek naszej gminy złożyła, nie wiem, czy to skargę, czy zapytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich, czy sposób przeprowadzania konsultacji ustalonych uchwałą poprzez karty konsultacyjne i złożenie podpisu również na tej karcie jest zgodny z prawem, czy jednak nie. Nie mam przed sobą tutaj tego pisma, ale mniej więcej o to właśnie w tym zapytaniu, w tej skardze do Rzecznika chodziło. Pan wójt otrzymał od Rzecznika Praw Obywatelskich zapytania właśnie w tej sprawie, po złożeniu właśnie tego pisma do Rzecznika przez mieszkankę, została
w miarę szybko na jednomożna udzielona odpowiedź, począwszy od podjęcia uchwały przez Radę Gminy i cały ten proces konsultacji i tak dalej. I była prośba o zawarcie stanowiska pana wójta w tej sprawie, więc stanowisko było również zawarte w odpowiedzi tego typu, że uchwała została wykonana. Były rzeczywiście w tym piśmie pana wójta przytoczone również gminy, które w identyczny sposób, ponieważ nie mamy co ukrywać, korzystaliśmy z doświadczeń tamtych gmin, które w taki sam sposób prowadziły tę konsultację i to pismo poszło do pani rzecznik odpowiedzi. Przez jakiś czas nie otrzymywaliśmy my jako gmina żadnych zapytań, żadnych informacji, natomiast zorientowaliśmy się, że jest odpowiedź głównego inspektora ochrony danych, ponieważ pani rzecznik wystąpiła do głównego inspektora ochrony danych, czy nie naruszono przepisów prawa, jeżeli chodzi o ustawę o ochronie danych osobowych. Widzieliśmy, że jest odpowiedź już pana głównego inspektora do pani rzecznik, ale my nie mieliśmy, więc nie pamiętam, na początku marca było wystąpienie pana wójta z prośbą, czy jest możliwość, aby dostać tę odpowiedź i czy rzecznik praw obywatelskich będzie jeszcze w tym temacie zajmował stanowisko, czy podejmował jakiekolwiek decyzje. Dlaczego pan wójt skierował wtedy takie zapytanie i prośbę, żeby właśnie te dokumenty ewentualnie pani rzecznik nadesłał? Dlatego, że my w tej chwili nie wykonujemy czynności, proszę państwa, związanych z nadaniem statusu miasta, żeby była sprawa jasna. Szanujemy, ponieważ był wniosek referendalny, on jest niezakończony, sprawa niezakończona. Jest w Najwyższym Sądzie Administracyjnym. 24 kwietnia jest rozprawa w tym zakresie. Tutaj była sprawa skierowana do rzecznika, potem do GIODO, wystąpił rzecznik i tak dalej. Więc poza tym, że pani Mirosława Nowak, nasz pracownik, wykonała mrówczą robotę, za którą my przecież nie płacimy dodatkowo. Kiedy trzeba pracownicy, wiele zresztą pracowników pracuje również, jak jest nawet pracy, po godzinach, to jest normalne. Wykonała mnóstwo pracy i to jest tyle. Żaden inny pracownik, który w harmonogramie pana wójta miał ustalone, przydzielone czynności, bo jest mnóstwo dokumentów do przygotowania, nie wykonywał, wstrzymaliśmy tę pracę. I na tyle, co ja bym miała do powiedzenia. Natomiast na temat rozprawy, no to tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o kasację, orzeczenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie wiemy, bo 24 będzie rozprawa. Dziękuję. Jeśli chodzi o punkt drugi, również uchwalaliśmy jakieś wydatki w tym roku już na Skończmy ten pierwszy. Ja mam pytanie do tego pierwszego, tak? No bo poszło pismo do rzecznika, tak? Rzecznik został GIODO coś, to my mamy, rzecznik nam odpowiedział, to mamy to pismo, bo uważam, że pani wójt nie skończyła tego tematu. Bo pani z Sołtys, tak, Kręgic, pisze, że ta sprawa jest niekonstytucyjna. Nie wiemy, czy ona jest niekonstytucyjna, bo nikt tego nie stwierdził, że ona jest niekonstytucyjna. Ja też nie. A co powiedział rzecznik praw obywatelskich? Proszę państwa, ustosunkował się do zapytania pani tej, która tam złożyła tą skargę, czy tam zapytanie, i odpowiedział nam, jaki jest stan prawny w końcu? To znaczy, te dwa pisma otrzymaliśmy od głównego inspektora, znaczy nie, przepraszam, mówiłam, że pan wójt wystąpił do rzecznika praw obywatelskich z zapytaniem, czy rzecznik ma odpowiedź głównego inspektora. Coś będzie dalej robił. I czy będzie podejmował jakiekolwiek dalsze czynności. I co? Otrzymaliśmy krótkie pismo od rzecznika z załączonym pismem głównego inspektora ochrony danych osobowych. Te dwa pisma. A my nie dostaliśmy dalej. Te dwa pisma są na stronie. Te dwa pisma są na stronie internetowej. Nie ma żadnych przeszkód, aby w tej chwili pani Mariola przeszła, pani sekretarz, pisma te skseruje i państwo dostaniecie, jeżeli sobie życzycie. To już tak ucięte na stronie, to przypominam sobie, że ten... Nie, tak, jest ucięte, wchodzi się już. Wszystkie pisma są w całości, na pewno, bo od razu się zgadzają. To trzeba drukować.
czy mogę nieraz drugie pytanie? Tak, właśnie teraz poproszę drugie właśnie. I proszę Państwa, tutaj, no jest to pytanie do Rady Jakowi, rzeczywiście wspólnie działamy, więc tutaj ja opowiem w ten sposób, że co roku my proponujemy Państwu i Państwo jako Rada Gminy w postaci uchwały zatwierdzacie środki na modernizację w zakresie wodociągów, na budowę, na wymianę i tak dalej. I w 2011 roku było około 700 tysięcy zaplanowane i wykonane. 800, przepraszam, do 795. W wieloletnim planie finansowym jest zaplanowane 3,5 miliona na rok bieżący, 2 miliony na kolejny rok. I w miarę potrzeby te środki będą dalej planowane. Już niedługo będzie sesja, na której Państwo będziecie mieli szczegółowe wykonanie za rok ubiegły. Łącznie właśnie z tymi między innymi, jakie nakłady, jakie wysokości wodociąg, które wymienione. Będą również. I trudno tu jest powiedzieć na tle tego pytania wprost, że na wodociągi przeznaczymy tyle, ile tu na te wszystkie inne inwestycje, prawda? Nie wiemy. Z góry nie możemy określać, jakie naprawdę będą wykonane te prace w sensie wartościowym. Zdecydowana większość, bo drobna warga jest na zlecenie, kiedy nie przekracza 14 tysięcy euro, wszystkie inne przetargi realizujemy. Trudno powiedzieć, jakie potem te kwoty w 2012 roku zyskujemy, uzyskamy w 2013 na przykład. Będą te środki, moim zdaniem, skromnie, że tak powiem, tak ponoszone, na ile będzie budżet pozwalał, na razie pozwala i na ile będzie potrzeba istniała. Tak, takie jest nasze zdanie. Dziękuję. Proszę, czy ktoś chce się jeszcze wypowiedzieć? Proszę pana radnego. Ja myślę, że no, trzeba pani już teraz nie sołtys, tylko prywatnej osobie, pani Gonie Kręcić, odpowiedzieć. Tak. Ja sugeruję, żeby odpowiedzieć w sposób tak, powiedzmy, filozoficzny, jak postawione pytania zostały. I w pierwszym punkcie proponuję, żeby odpowiedzieć, że Rada nie ma zamiaru uchylać uchwały, ponieważ nikt nie stwierdził na ten czas, że ta zona jest niekonstytucyjna, tak? Bo żaden sąd się na ten temat nie wypowiedział. Co do drugiego pytania, to odpowiedź moim zdaniem jest prosta. Czy mieszkańcy mogą liczyć, to uważam, jednym zdaniem można odpisać, że oczywiście mieszkańcy mogą liczyć. I to koniec. Odpowiedź jest prosta, uważam i pani Sołtys, przepraszam, już nie pani Sołtys powinna być zadowolona z tej odpowiedzi. Dziękuję. Czy są inne uwagi, wnioski? Jeszcze w tym temacie może, bo ja tak domyślam się, o którą panią tam chodzi. Publicznie wiadomo, pani Kręcić. Tak, tam, bo, mam, bo to, że akurat, że konsultacje były, że 60 kilka procent mieszkańców z tych kart, które były wydane, opowiedziały się na tak. To akurat tej grupie, bo tam jest zasadniczo kilkanaście osób, które tam trochę się to nie podoba, ale koło tych kilkunastu osób jeszcze zakręciło się jeszcze tak, że oni twierdzą, że tam jest około 500 osób, które protestują przeciwko temu. No to mimo wszystko, mimo tych 500 osób, ja zakładam, że tak jest faktycznie te 500 osób, to one chyba nie mają wyższości nad tym 60%, które społeczeństwa, bo nie wiem, czy mniejszość ma rządzić tą resztą towarzystwa? Dziękuję bardzo. Nie chciałbym pana Sołtysa pouczać, ale pan jakby nie na temat mówił, przepraszam, że tak zwrócę uwagę, to po pierwsze, a po drugie, zabieranie głosu w tej sprawie przez pana jest bezprzedmiotowe, ponieważ to było do Rady, nie do Sołtysa pytanie, co Sołtysi zamierzają zrobić. I uważam, że myśmy już odpowiedzieli, uważam, że jest czas skończyć. No, i jeżeli pan się zgadza, żebyśmy w ten sposób powiedzieć, że rozmawiamy na temat konsultacji. Proponuję, żeby to przegłosować, wyrazić opinię i odpowiedzieć oczywiście, bo jak obywatel pisze, to należy mu się odpowiedzieć. Jeszcze raz, ja jeszcze, wrócę jeszcze do pisma pana Rafała i chciałam się zadać tego właśnie pytanie.
Czy na dzień dzisiejszy znamy taką odległość? Może chwileczkę, załatwię jeden temat. A, nie skończyliśmy? Przepraszam. Jeszcze musimy dać odpowiedź pani prezydencji. Teraz pytanie do państwa radnych. Czy forma odpowiedzi proponowana przez pana radnego Łowickiego może być przyjęta? Proszę o przegłosowanie. Tak. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Ktoś jest przeciw? Dziękuję. Proszę pani radny. Ja mam takie pytanie właśnie, czy na dzień dzisiejszy znamy minimalną odległość farm wiatrowych od obszarów Natura 2000. A jeśli nie znamy, to może warto byłoby właśnie taką odległość ustalić, żeby po prostu na przyszłość wiedzieć, co nas czeka. Dziękuję. Tylko takie pytanie, pani Rzeca Wierzyńska. Tak? To może będą zebrane, może proszę pan tylko. Tak, tak, to znaczy tak, proszę państwa. Ja nie czuję się na sile, nie jestem specjalistą w tym zakresie. Nie chciałabym wprowadzić błąd. Te odległości zależą od wielu warunków. Przy określaniu, że tak powiem, wprost miejsca postawienia wiatraku. Ale proponowałabym może tak, ponieważ 2 kwietnia na sali gimnastycznej w Stepnicy o 16:15 potencjalny inwestor, może tak określiłbym, organizuje spotkanie konsultacyjne. Oczywiście w porozumieniu z nami, jako że chcemy, aby mieszkańcy na to spotkanie przybyli i usłyszeli od tych, którzy się na tym znają. Dlatego, że co mają do powiedzenia? Czy to są jednak rzeczywiście zagrożenia? Jakie to odległości i tak dalej? Więc w tym momencie będzie można na ten temat usłyszeć od ludzi fachowych, którzy... No mam nadzieję, że to znają. Sami państwo wiecie, że temat nie jest taki prosty. No, otrzymaliście między innymi od pana Rafała dokumenty, czyta się w innych wydawnictwach, czy w innych również wypowiedziach słyszy się, że profesor w tych sprawach przygotowany i kształcony z doświadczeniem mówi w ten sposób, drugi mówi inaczej, prawda? Więc ja z tego powodu proponuję, aby właśnie pójść posłuchać, wtedy się dowiemy może coś więcej niż to, co wiem. I tutaj jest prośba, ja już mówiłam, pani Oleka chyba słyszała, że prośba szczególnie do radnych również, ponieważ będziecie potrzebować uchwały, to też prawie znanie spełnienia. Albo nie, żebyście po prostu mieli więcej informacji. Chciałabym przy okazji obrazić tych, którzy naprawdę mają może spore informacje na ten temat. I bardzo dobrze. Ja nie mam takiej wiedzy, nie czuję się na sile, aby państwu wyjaśnić, wytłumaczyć, bo sama chętnie posłucham, że to w takiej i w takiej odległości, bo to zależy od wielu czynników. Decyzję o panu takiej się wydaje, co to robię, to niestety. A już czytam, że już do kilometrów dochodzi, prawda? No i tam ktoś też napisał w jednej takiej informacji, że nawet 10 kilometrów. No są obawy. Zaraz do punktu siedzenia to. Ja się nie dziwię. To dlaczego? Jeśli się dokładnie nie wie, rzeczywiście, no to mogą być. I dlatego radzę, aby przyjechać na to spotkanie i posłuchać. I na temat tej odległości też na pewno będą mówić. Nie, ja się nie zgadzam tutaj z tym, co mówi pani wójt, bo że to oni będą mówić, jakie odległości. Jakie odległości to stanowi Rada Gminy i to jest jedyny tutaj.